Tym razem naszą wizytę składamy w parku Juliusza Słowackiego. Mówiliśmy już o tym, że prastary Wrocław otoczony był murami obronnymi i aż dwiema fosami. W XIX wieku mury obronne zostały zburzone, a zewnętrzna fosa zlikwidowana. I w miejscu części zburzonych fortyfikacji miejskich utworzono park. Park budowany był fragmentami. Jako pierwszy powstał fragment między klasztorem bernardyńskim a fosą łączącą Oławę z Odrą. Był wówczas początek XIX wieku. W 1878 roku zlikwidowano fosę zewnętrzną, którą tworzyła rzeka Oława, a jej ujście przesunięto do miejsca, w którym się teraz znajduje. Tym samym można było powiększyć powierzchnię parku. Kolejny etap jego budowy nastąpił dopiero po zakończeniu II wojny światowej. Było to naturalnym następstwem porządkowania zniszczonego podczas wojny terenu i wszystkich zabudowań, które się tu znajdowały. W obecnym kształcie park ma powierzchnię prawie 6 hektarów i rozpościera się między dzisiejszymi ulicami Frycza Modrzewskiego, Purkiniego, Placem Powstańców Warszawy i Aleją Juliusza Słowackiego. Mając na uwadze to, że znajdujemy się w parku imienia Juliusza Słowackiego, jego zwiedzanie zaczniemy od pomnika naszego wieszcza, który stoi w południowej części parku. Projekt pomnika został wykonany już w 1909 roku przez Wacława Szymanowskiego, a sam monument miał stanąć w Krzemieńcu, rodzinnym mieście poety. Zamiar ten nie został zrealizowany i dzięki temu na skutek zabiegów i finansowego wsparcia Polaków w kraju i za granicą oraz członków Towarzystwa Miłośników Wrocławia 6 maja 1984 roku pomnik Juliusza Słowackiego dłuta Andrzeja Łętowskiego został odsłonięty w miejscu, w którym stoi do dzisiaj. Wiosną jego naturalną ozdobą są kwitnące forsycje. Na uwagę zasługują także stojące przed pomnikiem dwa XIX-wieczne wazony. Nieopodal poety swoją siedzibę ma Muzeum Architektury. Dawniej Bernardyni mieli tu swój zespół klasztorny. Do muzeum między innymi można podejść schodząc po schodkach umiejscowionych między kamiennymi słupami, a patrząc w lewo dostrzeżemy pomnik pamięci rozstrzelanych zakładników z Nowego Sącza według projektu Władysława Hasiora. W pobliżu tego muzeum możemy także obejrzeć pozostałości pomnika Knora, twórcy promenady staromiejskiej. Pomnik był kapliczką, w której umieszczono wodotrysk medalion z lwią maską i rzeźbiony w marmurze portret Johanna Friedricha Knora. Idąc na północ w stronę Muzeum Narodowego, dochodzimy do przejmującego monumentu, który poświęcony jest jeńcom z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, zamordowanym w 1940 roku w Katyniu, Miednoje i Charkowie. Pomnik stoi w tym miejscu od 1999 roku. Wykonał go Jerzy Tchórzewski. Głównymi elementami pomnika są stojący na szczycie granitowej ściany, skulony w sobie i trzymający miecz, ponury anioł śmierci z rozpostartymi skrzydłami oraz nieco niżej katyńska pieta. A skoro jesteśmy już przy Muzeum Narodowym, warto się przyjrzeć czterem barokowym posągom bogiń greckich. Są to dwa posągi Pallas Ateny przedstawionej w zbroi i hełmie. Towarzyszą jej Ceres, bogini urodzajów, i Rea, bogini płodności i opiekunka dzieci. U jej stóp leży lew. Wymienione posągi nazywane są czterema cnotami i do dzisiaj nikt nie wie, dlaczego je tak nazwano.
O kolejnych atrakcjach tego parku opowiemy w następnym odcinku.